Cześć, nazywam się Katarzyna Skolimowska, jestem autorką bloga Inspiracje dla Szkoły, właścicielką marki Fit Edukacja i współautorką podręcznika Wychowanie do Osobistego Rozwoju. A Ty jesteś w miejscu przeznaczonym dla przedsiębiorczych nauczycieli i przedsiębiorczych rodziców i oglądasz kolejny film z cyklu Dlaczego warto to przeczytać. Dzisiaj będzie jeden z odcinków recenzujących książkę Szkoła Neuronów Marka Kaczmarzyka. Jeden z odcinków, dlatego że tak wiele jest tutaj mądrości w tej książce, że ten odcinek musiałby być naprawdę bardzo, bardzo długi. A wiem, że ani nauczyciele, ani rodzice nie dysponują takim czasem, aby przesiadywać na YouTubie tak długo, w związku z czym postanowiłam go podzielić na mniejsze części, na odcinki. I dzisiaj będzie pierwszy odcinek moich wniosków ze Szkoły Neuronów i podzielę się Wami trzema lekcjami, jakie wyciągnęłam z tej książki. Mianowicie, lekcja numer jeden. Wciąż chcemy uczyć wszystkich wszystkiego i to jest droga do niczego, do nikąd. Tak właśnie rozpoczyna się książka doktora Marka Kaczmarzyka i w zasadzie cóż tutaj więcej dodać? Jeżeli będziemy chcieli wszystkich uśredniać, jeżeli będziemy chcieli wszystkich naszych uczniów tego wszystkiego nauczyć, co jest w podstawie programowej, to po prostu to jest droga donikąd, do tego, że nie mamy albo coraz mniej w naszym kraju jest fachowców takich naprawdę z prawdziwego zdarzenia, ponieważ jest materiał w szkole, podstawa programowa jest tak przeładowana, że nasi uczniowie nie są w stanie nawet stwierdzić, którą dziedzinę chcieliby poznawać, bo już po prostu na to nie mają siły ani czasu. Dlatego stwórzmy taką możliwość i taką przestrzeń, aby naprawdę pozwolić im na to, żeby z niektórych przedmiotów po prostu przechodzili z klasy do klasy, a z tych, które kochają najbardziej, byli mistrzami i to będzie dla nich najlepsze, co możemy zrobić. Poza tym dla naszych neuronów to jest naprawdę zabójstwo, w związku z czym nie tylko my nie dajemy możliwości im bycia mistrzami w tych dziedzinach, ale także spowalniamy ich pracę mózgu, tak najogólniej mówiąc. Nie jest to na pewno fitnessem dla mózgu, to, że ich tak przeładowujemy materiałem i treściami, i informacjami twardymi, i po prostu to jest tylko jeden wielki bałagan, który muszą na sobie nieść i to jest za ciężkie dla wielu. Zastanawiałam się, jak to rozwiązać, ponieważ samo stwierdzenie faktu niczego nie zmieni, prawda? W pewnym momencie pomyślałam sobie, że po to, aby poprawić tajemnicze EWD, aby ono było dodatnie. Kto pracuje w zawodzie, ten wie, o co chodzi. Fajnie byłoby móc wykonać w szkole test Gallupa. Z tym, że niestety no, na razie jest to narzędzie płatne i dosyć dużo płatne. Zastanawiałam się, jakby to można było ugryźć. Jeżeli coś uda mi się zdziałać w tej kwestii, na pewno Wam o tym powiem. Ale właśnie podczas pisania książki Wychowanie do osobistego rozwoju zastanawiałam się, jejku, to po prostu byłoby cudowne, gdybyśmy mogli na początku, podczas przyjęcia naszych uczniów do szkoły właśnie zrobić test, ale nie te tysiące testów, czy po angielski ma być na poziomie podstawowym dla Jasia, czy na poziomie zaawansowanym, jak tam z polskim i tak dalej, bo wiemy, jak to później wychodzi, chociażby po 3 latach na przykład gimnazjum. Ja wiem, że teraz gimnazjów już nie ma, ale ja uczyłam w gimnazjum i po prostu w pewnym momencie byłam zatrwożona wynikiem, naprawdę, bo porównując dzieci, umiejętności, możliwości dzieci z pierwszej klasy i później tego, jak wychodzili, jak opuszczali naszą szkołę w trzeciej, to po prostu edukacyjna wartość dodana była ujemna. Nie wiem, czy miałeś taką sytuację, nie życzę, okropne uczucie i po prostu trzeba coś z tym zrobić. Uważam, no, myślę, że tak w wielu szkołach się podziało i uważam, że tutaj pójście w kierunku sprawdzania umiejętności i kompetencji miękkich i próba ukierunkowania uczniów na właściwe tory, na tory, które poprowadzą ich do mistrzostwa w danej dziedzinie i wyposażenie w te kompetencje, które będą im po prostu pomocne w tym, to jest dobry kierunek. Natomiast jak to zrobić technicznie, tego jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że kiedyś mi się to uda.
druga lekcja, powinniśmy uczyć naszych uczniów radzenia sobie z nadmiarem. Żyjemy w czasach z jednej strony wspaniałych, cudownych, naprawdę nie mamy na co narzekać. Dzięki Bogu żyjemy w kraju, w którym jest pokój, w którym nie ma wojny, w którym mamy dobrobyt. Możemy wszystko kupić, możemy wszystko mieć, mamy dostęp do wszelkich informacji, które czasami są dezinformacją, ale to już na razie pomijam, ale możemy dotrzeć wszędzie. Błogosławieństwo czy przekleństwo? Marek Kaczmarzyk mówi, że to jest fatalny urok nadmiaru i naprawdę zgadzam się z tym absolutnie. Uważam, że powinniśmy uczyć naszych uczniów minimalizmu i to nie jest moda, jakaś fanaberia, ale jest to konieczność dlatego, aby zachować naprawdę taki fit umysł, który jest w stanie unieść rzeczywistość. Od nadmiaru rodzą się depresje, paraliż decyzyjny, później naprawdę to może prowadzić do depresji, do tego, że nie radzimy sobie z wielością. Nawet to, że jest tak wiele blogów dla nauczycieli, tak wiele webinarów, szkoleń. Ja sama kiedyś popadłam w pułapkę tego, że chciałam po prostu wszystko zobaczyć, i na szczęście się ocknęłam. To jest po prostu niemożliwe. Musimy wybierać tylko wartościowe rzeczy, a te możemy wybierać tylko wtedy, kiedy mamy ustalone życiowe wartości i swoją misję. W związku z czym to jest po prostu wszystko tak pięknie powiązane, naprawdę. Umiejętność pracy na swoich kompetencjach miękkich i kształtowanie ich w odpowiednim kierunku, to jest dla nas wybawienie i powinno to być misją naszą, aby właśnie takiej drogi uczyć naszych uczniów. A więc druga lekcja, powinniśmy nauczyć ich radzenia sobie z nadmiarem i dokonywania mądrych wyborów. Szczególnie, kiedy właśnie teraz wokół nas panuje taki szum informacyjny, polecam dietę informacyjną. Czym ona jest, możecie sobie sprawdzić. Taka jedna podpowiedź. Warto jest odcinać się od dopływu różnych takich bodźców i różnych informacji, które nam tylko zaśmiecają umysł, a bez nich naprawdę żyje się lżej, lepiej i wartościowej bardziej. Druga lekcja, dla mnie ogromnie, ogromnie ważna. Kiedy po prostu zaczęłam czytać ten rozdział w książce doktora Marka Kaczmarzyka, to no niemalże popłynęły mi łzy z oczu, dlatego że to się tak łączy z misją mojej Fit Edukacji, a mianowicie tutaj jest mowa o znaczeniu ruchu w edukacji właśnie. A o czym konkretnie tutaj dr Kaczmarzyk mówi? A mianowicie, że wiele badań z zakresu neurobiologii wskazuje na to, że zdolności językowe i manualne mają oparcie w tych samych strukturach mózgu. Zdolności językowe i manualne. Niesamowita sprawa. Zapomniane szlaczki, kolorowanki, to wszystko, pisanie ręczne, to ma ogromny wpływ na to, jak się rozwija nasz mózg. Dlatego apel do wszystkich, którzy chcieliby popłynąć z nurtem i z prądem nowoczesnych technologii, nie róbmy tego. Nie zabierajmy naszym uczniom możliwości pisania ręcznego. Wtedy o wiele lepiej zapamiętujemy. Czy tworzycie odręczne listy zakupów? Myślę, że wielu z Was. Ja jakiś czas temu się zastanawiałam nad tym fenomenem. Jeżeli ja sobie zapiszę listę zakupów, a piszę ją prawie że zawsze, to prawie nigdy nie zaglądam na tę listę w sklepie. Ale pamiętam wszystko. Ale jeżeli sobie nie zrobię tej listy, to po prostu czuję się jak bez ręki. Szok! Ale tak to po prostu działa. Jeżeli my coś zapiszemy, to właśnie zdolności językowe i manualne mają takie same właśnie oparcie w tych samych strukturach mózgu, ale jednocześnie one właśnie wpływają na naszą pamięć i na naszą koncentrację, na to, że jeżeli my coś zapiszemy, to my to po prostu zapamiętujemy. Dlatego, jeżeli my chcemy obdarowywać naszych uczniów nieskończoną ilością kserówek, w których oni niczego nie piszą, po prostu sobie wklejają do zeszytu, pomijając to, że jest to naprawdę marnotrawstwo papieru i zeszytów i kleju i wszystkiego, to niczego nie zmienia w ich edukacji, niczego. To znaczy zmienia. Po prostu tego nie umieją.
wiedzą, że mogą sobie to wkleić i zapomnieć i tyle. Uczy takiej bierności. O, zmienia wiele, ponieważ uczy bierności. Natomiast ja wiem, że czasami chcemy troszeczkę przyspieszyć tempo lekcji, czasami sobie myślimy, o, jacy biedni, tyle będą musieli pisać. Nic im się nie stanie. Naprawdę, nic im się nie stanie. A jeżeli ręka boli, zawsze można zrobić gimnastykę śródlekcyjną, bo znaczenie ruchu w procesie edukacji jest kluczowe. I tym zakończę dzisiejszy odcinek. Zapraszam do lektury Szkoła Neuronów.